Czas na coś naprawdę ostrego, bo dzisiaj w ramach FAST, czyli Food American State Trip, nasz przewodnik i dowódca, kapitan sterowca Radia Radom, Michał Fabiszewski, przy okazji Masterchef Global, szef i ambasador kuchni polskiej, zabiera nas na ostre sosy do Nowego Meksyku. Oddaję głos. Stare powiedzenie głosi, iż ostry sos jest dobry wtedy, gdy wypala dziurę w obrusie. Najstarsze ostre sosy, sporządzone ze zmiażdżonych papryczek chili, pochodzą z regionu Wysp Karaibskich. Na przestrzeni wieków imigranci sprowadzili je do Stanów Zjednoczonych. Po dzień dzisiejszy stan New Mexico słynie z pikantnych sosów domowej roboty, które można kupić praktycznie w każdym sklepie na całym świecie. A dziś Road 66 zabiera nas do stanu, który posiada piękne krajobrazy, od gór przez lasy po pustynię. Dzięki temu zyskał przydomek Krainy Zachwytów. Jak już wiecie z historii ostrych sosów, ten stan nazywa się Nowy Meksyk, którego stolicą jest Santa Fe. Ale to nie jedyne miasto, którego nazwę możecie kojarzyć. Pewnie niejednokrotnie słyszeliście historię o dwóch młodych programistach, którzy w małym garażu w mieście Albuquerque założyli firmę IT. Gdy powiem wam, że jednym z nich był Bill Gates, będziecie już wiedzieć, o czym mówię. A jeśli chodzi o kuchnię w stanie Nowy Meksyk, to powiem szczerze, że długo nie mogłem zdecydować się, jaki przepis wam opowiedzieć. Aż padło nadanie bardzo, ale to bardzo tradycyjne dla miasta Puebla. Jest niesłychaną dumą jego mieszkańców. Będzie to faszerowana papryka po meksykańsku z sosem orzechowym, czyli chiles en nogada. Zanotujcie listę potrzebnych składników. Potrzebujemy 30 rodzynek, 4 łyżki oleju, 1 białą cebulę, 2 ząbki czosnku, 500 g mięsa mielonego wieprzowo-wołowego, 3 pomidory, 500 ml bulionu wołowego, szczyptę mielonych goździków, szczyptę mielonego cynamonu, 1 jabłko, 1 dojrzałą gruszkę, 2 brzoskwinie, 1 łyżkę cukru, 6 dużych papryczek poblano lub romano, sól i pieprz do smaku. Do dekoracji natomiast potrzebujemy nasiona granatu oraz pęczek świeżej pietruszki. Składniki na sos. Potrzebujemy 100 g świeżych obranych ze skórek orzechów włoskich, 100 g serka w typie Philadelphia, 250 ml śmietany kremówki, 250 ml mleka oraz sól. Przygotowanie chiles en nogada rozpoczynamy od namoczenia rodzynek. Następnie na średnim ogniu na oleju smażymy cebulę, dodajemy czosnek oraz mielone mięso. Smażymy wszystko około 15 minut. Gdy będzie dobrze podsmażone, dodajemy bulion oraz pokrojone w kostkę pomidory. Wszystko razem smażymy do momentu, aż płyn się zredukuje. Kolejny krok to dodanie pozostałych składników. Pokrojoną w kostkę gruszkę, jabłko oraz brzoskwinie. Dodajemy też mielone goździki, mielony cynamon, rodzynki, sól, cukier oraz pieprz. Mieszamy i jeszcze raz wszystko dusimy przez około 15 minut. Odstawiamy do wystygnięcia. Teraz do blendera wrzucamy obrane ze skórek włoskie orzechy, mleko, serek, śmietanę oraz sól. Blendujemy do uzyskania jednolitej, gęstej masy, a następnie odstawiamy do lodówki. Czas na zajęcie się papryczkami poblano. Te wkładamy do piekarnika rozgrzanego na około 250 stopni Celsjusza. Najlepiej ułożyć je na najwyższym poziomie, pod samym grillem. W piekarniku trzymamy je 5-6 minut. Wyjmujemy z piekarnika i wkładamy do foliowej torebki na 10 minut. Po tym czasie wyjmujemy z torebki i skrobiemy nożem opaloną część skóry. Jak już mamy oczyszczone papryki, należy je napełnić przygotowanym farszem. Na koniec polewamy białym sosem i posypujemy ziarnami granatu oraz poszatkowaną pietruszką. Najbardziej emblematyczne danie, które kolorami przypomina flagę Meksyku, jest już gotowe. A czy kosmici wylądowali na Ziemi? Czy wiecie, że w Nowym Meksyku, w mieście Roswell, jest muzeum UFO, w pobliżu miejsca, gdzie według niektórych osób w 1947 roku rozbiło się UFO? Ale to już jest temat na inną audycję. Ze stanu New Mexico dla Radia Radom o kuchni z przekąsem, smakiem i humorem mówił jak jest szef Michał Fabiszewski. A po więcej inspiracji oraz przepisów zapraszam was na kanał Michał Fabiszewski na YouTubie. Radio Radom 87,7.